Znajdujemy się na terenie Centrum Ogrodniczego Żelazne i tutaj zademonstruję Państwu parę takich przepisów na bardzo dobre, smaczne przetwory, z którymi związane są nasze produkty. Chciałbym zaprezentować wędzenie ryby. Rybą w głównym wydaniu będzie to pstrąg wędzony, ale żeby pstrąga uwędzić, trzeba go wcześniej zapeklować. To jest, myślę, że to 70% sukcesu to jest peklowanie. Dlaczego? Ponieważ to nam nadaje pełny smak mięsa ryby i to jest bardzo ważne. Ja kiedyś tam, będąc nad morzem, dostałem taki przepis i stosuję go od lat. Każdy jest zachwycony tym przepisem, bo jest bardzo pyszny i teraz tak pokrótce powiem, co ja robię. Daję około 3 litrów wody, pół szklanki dwusetki daję cukru, pół szklanki soli, no i około 3 opakowań kopru suszonego lub może być to 3 pęczki i to wystarczy na 12 godzin, żeby taką rybkę zapeklować. Niektórzy mówią zamarnować, prawda? Niemniej jednak urządzenie, które będziemy to robić, jest to wędzarnia balkonowa. Jest to takie nietypowe urządzenie, bardzo malutkie, skromne, a tak wiele robi. Bardzo smacznych potraw zresztą, bo nie tylko ryby można uwędzić, ale i polędwiczki, szyneczki małe, kiełbaski. Także tutaj jest też duża gama. Wiadomo, że to nie jest urządzenie przemysłowe, jest to mniejsze urządzenie. Można zabrać na biwak i w bardzo prosty sposób można to rozłożyć. Także myślę, że jeśli Państwo się zdecydujecie na zakup takiego urządzenia, jest to urządzenie naprawdę przydatne i bardzo często w użyciu. Następnym naszym produktem, który chciałbym też Państwu zainspirować do takich kulinarnych wyzwań, to jest urządzenie, które nazywa się szynkowar. Szynkowar jest to urządzenie, które prasuje nam mięso różnego rodzaju, nie tylko mięso, bo możemy tworzyć różne mieszane z warzywami, można zrobić oszukane gołąbki, także na pewno fajne urządzenie. Ja Państwu pokażę później, co z tego wychodzi, bo przygotowałem wcześniej, żeby Państwo widzieli, jak to fajnie wychodzi z takiego szynkowaru, jak jest prasowane, jak galantyna wygląda wtopiona w całokształt tego mięsa. Można mięso robić w kawałkach, można zmielone mięso robić. Także tutaj różnorodność tego jest bardzo wielka. Następnym takim naszym też bardzo fajnym produktem jest garnek rzymski, okrągły. Ja go używam do wielu rzeczy, bo do zapiekania mięsa, ależ też również używam go do wypieku chleba. I też mam taki dość fajny przepis. Koleżanka Iza mi go przekazała i też zaczynam to wdrażać. Coraz częściej piekę taki chlebek nietypowy, bo jest ze szpinakiem i naprawdę pyszny, fajnie wygląda, w smaku jest rewelacja. Także też Państwu podam przepis. Ja daję około 950 gram mąki, mąka chlebowa 750, szpinaku 250 gram, sól 15 gram, drożdże firmy Browin około 12 gram i 320 ml wody. Żeby podbić aromat, bardzo fajnie jest też dodać ze 2 ząbki czosnku przeciśniętego, także podbija jeszcze aromat. No, chleb jest rewelacyjny, za chwilkę będziemy próbować. Jeszcze jedno chciałbym Państwu zademonstrować z naszego asortymentu, który kupicie w Centrum Ogrodniczym Żelaznym. Serowarstwo domowe, które bardzo prężnie się rozwija i tutaj chciałbym nadmienić
że naprawdę można pyszne sery robić, nie mając krowy, prawda? To jest teraz ważne, bo żeby teraz krowę ujrzeć, no czy musimy no troszkę poszukać, tak? Ale niemniej jednak mamy jakieś tam dobre mleko, świeże, nisko pasteryzowane w sklepie i naprawdę sery wychodzą przepyszne. Na koniec chciałbym dodać, iż produkty firmy Browin otrzymacie Państwo w Centrum Ogrodniczym Żelazny, Gorzów Wielkopolski.